Cancel culture to zjawisko społeczne, które wywołuje liczne dyskusje i kontrowersje. Polega na publicznym wykluczaniu osób, marek czy organizacji, które dopuściły się zachowań uznanych za niewłaściwe lub obraźliwe. Zjawisko cancel culture rozwinęło się na fali ruchu Me Too, który zaczął się od ujawnienia zachowań Harveya Weinsteina w 2017 roku. Media społecznościowe odegrały kluczową rolę w jego rozprzestrzenianiu, umożliwiając mniej uprzywilejowanym osobom krytykę znanych postaci za zachowania wykraczające poza normy etyczne. Pojęcie to zyskało na popularności w czasie kampanii prezydenckiej w USA w 2020 roku, kiedy to Donald Trump omówił je w swoim przemówieniu podczas obchodów Dnia Niepodległości. Dla niektórych cancel culture to narzędzie sprawiedliwości społecznej, umożliwiające szybką reakcję na krzywdzące zachowania. Dla innych przypomina nowoczesny ostracyzm, pozbawiający możliwości dialogu czy obrony. Cancel culture rozwinęło się głównie za sprawą mediów społecznościowych. Zjawisko to najczęściej dotyka osób wyrażających kontrowersyjne poglądy, takie jak homofobia, rasizm czy dyskryminacja. W obecnych czasach, w erze cancel culture, nawet zrzut ekranu czy wpis na Twitterze mogą obrócić się przeciwko nam bez względu na to, czy byliśmy świadomi popełnionego błędu, czy też nie. Cancel culture wpływa na różne aspekty życia publicznego. Zdarza się, że artyści muszą rezygnować z koncertów, a firmy tracą klientów, gdy zostaną połączone z kontrowersyjnymi działaniami. W Polsce jednymi z popularniejszych sytuacji cancelingu były m.in. sprawy popularnych youtuberów. Gargamela, oskarżonego o znęcanie się nad swoją dziewczyną, Mateusza Chmielarka, który spotkał się z dużą krytyką po otwarciu sklepu z Mystery Boxami, oraz Kamila Scheicht, znanego z próby zorganizowania zbiórki na nowy komputer. W kontekście cancel culture można zdecydować się na jedno z trzech rozwiązań. Przyznać się do winy i przeprosić, udowodnić swoją niewinność lub poczekać, aż sprawa ucichnie. Mimo że zjawisko to może trwale odcisnąć piętno na reputacji, wielu celebrytów próbuje wrócić do łask publiczności, co często im się udaje. Tym samym, choć cancel culture może być bolesną lekcją, jego skuteczność jako narzędzia sprawiedliwości społecznej pozostaje przedmiotem debaty. Wiedząc więcej, masz wpływ. O tym i innych tematach przeczytasz na vibes.pl.